Nie wiem, czy Państwo zauważyli, kiedy sędzia dał sygnał, że się wszyscy powinni zatrzymać, zapewne mało kto z Was ocenił umiejętność zatrzymania, pokazania jałówki, tak zwanego otwarcia. Nazywa fiterstwo, strzyże się krowy. Szczególnie ciężko jest na przykład zrobić toplajny, na przykład takie. Co to są toplajny? Takie grzywka postawiona coś w stylu irokeza. I to ciężko jest zrobić? Trzeba dokładnie wystrzyć, postawić takim lakierem, dobrze wyczesać. Ile zajmuje przygotowanie krowy do takiej wystawy ekstra? To zależy na jakim jest wcześniej poziomie zrobiona. Uczy się tutaj oprowadzać na pewno i strzyc jałówkę, a jak idzie, to nie wiem, no. Nawet jest dobrze. Teraz właśnie w grupie juniorów zdobyłem drugie miejsce, więc myślę, że jest dobrze. Po co jest potrzebna taka nauka? Po co jest taka nauka potrzebna? No to nawet nie wiem, dla mnie to po prostu nowe doświadczenie i nauczenie się czegoś innego w życiu, więc ja przyjechałam po to, żeby się nauczyć czegoś nowego w swoim życiu. Przyjechałem, bo jak oglądałem wszystkie te wystawy, to mnie fajnie, bardzo to zainteresowało i przyjechałem spróbować. Jak zostać zaklinaczem krów? Nie wiem. Czego się ty uczycie właściwie? No jak ją prowadzić prawidłowo, strzyć, myć i w ogóle. I to wszystko już umiesz? No, strzyć jeszcze tak nie do końca. A powiedz, ile takie przygotowanie krowy do wystawy mniej więcej zajmuje? Tak, 2 miesiące trzeba, bo już trzeba ją odmywać, takie ogniute, jak ja mam tam na nodze. Trzeba odmywać już od 2 czy 3 miesięcy. Potem co? No, potem ją prowadzać, strzyć, przygotowywać tak, no, żeby dobrze ten chodziła. Lubisz zwierzęta gospodarskie i które najbardziej? Lubię zwierzęta gospodarskie, lubię kozy, owce i krowy. Kraszewska Gabriela, województwo podlaskie. Dzięki informacji, którą uzyskaliśmy od naszego zootechnika, że jest organizowana Szkoła Młodych Hodowców, że będzie wystawa bydła w 4-5. No i nasz syn jest zapalony hodowcą, juniorem, tak? I piszczał, że chce, mamo, ja chcę, tak? No więc zadzwoniłam do pani dyrektor, bardzo sympatycznej, pani dyrektor Piszczotowskiej. Poprosiłam,
na o to, żeby mógł wziąć udział, powiedziała, że odezwie się, jak już będzie nabór. Odzwoniła, wysłałam zgłoszenie i tak się tutaj znaleźliśmy, po prostu. Co się można nauczyć w takiej szkole? Wie pani, to jest pierwsza szkoła jego, tak? Także nie wiem, jak to będzie, cóż on tam będzie wiedział, ale myślę, że bardzo dużo. Zgodziłam się, ponieważ to jest jego pasja, więc nie śmiałam mu tego zabronić, broń Boże. Myślę, że nauczył się opieki nad zwierzętami, co też do tej pory w naszym pojęciu potrafił, tak? Bo naprawdę bardzo dużo pracuje, pomaga nam w tym naszym gospodarstwie. Myślę, że nauczył się strzyc, bo tego jeszcze nie robił u nas. My nie mamy jakiegoś takiego dużego gospodarstwa i wyspecjalizowanego. Tak, może on kiedyś będzie chciał kontynuować w szerszym znaczeniu tego pojęcia. Mamy uprawę zbóż, kukurydzy, trawy na zielonki i hodowlę bydła mlecznego. Niewielką, tak? Mamy około 35 sztuk, 32 sztuk krów dojnych. No i jałowiznę. Czy rolnicy kochają zwierzęta? Myślę, że rolnik, który nie kocha zwierzęcia, no nie jest tak naprawdę rolnikiem, tak? To też nie jest tak, że kochamy to i nie wyobrażamy sobie życia innego, tak? No, każdy podejmuje jakieś decyzje, wybory w życiu i po prostu czasem jest tak, a nie inaczej. I jesteśmy rolnikami, tak? Komisja wie, co tam się dzieje dalej i tutaj na ringu odbędzie się w zasadzie finałowa, można powiedzieć, dogrywka, która jest bardzo ważnym elementem sztuki witerskiej. Będzie można zarobić tutaj 40 punktów. Już uczestnicy naszej szkoły zostali ocenieni z zakresu strzyżenia. Tam można było także zarobić 40 punktów. 20 punktów komisja pozostawiła sobie, oceniając zachowanie uczniów, zaangażowanie w pracę, umiejętność współpracy z kolegami, a także, powiedzmy sobie, umiejętności utrzymania porządku. Czego się tu uczysz? Uczy się wprowadzać jałówki. Strzyc, myć i związane z nim. Jest to bęka. Lubię ją, chociaż czasami jest troszkę uparte, choćby. No, wydaje mi się, że ona raczej z nikim więcej nie chce iść. Jakoś taka uparta jest strasznie, ale nie lubi się. Ale widziałam, że całowałaś ją. Tak, bo jest... Nie brzydzi cię to? Nie. Dlaczego? No bo to jest taka ziomeczka nasza. Tak. Ile ma lat? Ona ma rok. Tak jak większy, jak wszystkie tutaj. Spółka z o.o. Bydgoszczy Oddział w Piątnicy. Polska Federacja Spółka z o.o. Firma De Laval. Firma pana Andrzeja Soczewskiego. Ojejku, to tak naprawdę była dosyć szybka decyzja. Dostałam informację, że jest taka szkoła we wrześniu akurat i że będę mogła... że będę miała, mam okazję, żeby jechać się czegoś nowego nauczyć, no to stwierdziłam, że skoro się nadarzyła taka okazja, no to dlaczego nie spróbować? Czy to jest trudne? Tak naprawdę. To wszystko jest bardzo zależne. Generalnie jest to męczące i dosyć czasochłonne, ale czy trudne jakoś bardzo? No trzeba mieć dużo cierpliwości i też siły takiej fizycznej, psychicznej, żeby mimo wszystko ogarnąć wszystko, co musimy tutaj umieć. Jak w takim razie zaczarować krowę, żeby cię słuchała? Ojejku, to już jest bardzo różne. Można dotykać ją w specjalnych miejscach, żeby ustawiała się tak, jak chcemy. Albo no, mówić do niej też nie można traktować z agresją. Trzeba się odnosić do nich z czułością. Proszę Państwa, nagrodą w tegorocznej ogólnopolskiej szkole są również vouchery na bezpłatne badanie próbek mleka w kierunku cielności, testem PAK, w gospodarstwach rodziców naszych uczestników, badania z Leą wykonywane przez Laboratoria Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przewodniczącego komisji oceniającej o zawieszenie FLOW.